Gościem testu polityka jest Agnieszka Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czuje się Pani bardziej politykiem czy społecznikiem? No to jest taka odpowiedź jest bardzo prosta. Ja zawsze się czuję społecznikiem. A oczywiście gdzieś obszary związane z polityką i z działaniem społecznym, one się przenikają, więc czasami jest trudno to, zwłaszcza w działalności samorządowej, oddzielić. Ale moje serce jest zawsze po społecznej stronie. Ma Pani opinię osoby, która dobrze się czuje, kiedy wokół ludzie się dobrze czują. Czy taka wrażliwość nie przeszkadza w polityce? Mnie nie przeszkadza, bo ja myślę, że w każdej sytuacji życiowej, czy to jest się politykiem, czy samorządowcem, bo jednak bym chciała takiego używać określenia, to najważniejsze jest to, że się jest autentycznym. Ja zawsze powtarzam i nauczycielom, i staram się tak zawsze postępować, żebym była osobą autentyczną, nie lubię udawać, bo udawanie w każdej mierze nie jest dobre, w żadnej zasadzie. Czyli najbardziej taka naturalna potrzeba bycia otwartym do ludzi, przebywania z nimi, słuchania, no to jest to, co mnie się najbardziej podoba. A kim jest dla Pani polityk? Jeśli ktoś jest tylko politykiem, no to jest trochę mało. Ja jestem, pełnię również inne funkcje, co daje mi doświadczenie do tego, by wiele spraw, które napotykam na swojej samorządowej drodze, no lepiej rozpoznawać, lepiej do nich docierać, a to są obszary, na których się po prostu znam i o tyle jest łatwiej. Mówi Pani o tym, że polityk powinien reprezentować grupę społeczną. O kogo Pani dba? Ja zawsze dbałam o osoby niepełnosprawne, ale nie tylko, no bo osoba niepełnosprawna nie jest sama. Są też rodziny, no ale przecież te osoby również uczęszczają do placówek, czyli tak naprawdę mnie na sercu leżą sprawy związane z oświatą. Tak szeroko pojętą edukacją, z zajęciami pozalekcyjnymi, za tworzeniem warunków do rozwoju uczniów, ale również do wspierania nauczycieli, dyrektorów, no bo przecież od tego zależy jakość i przyjazność naszej edukacji. To są jakby ta grupa, do której kieruję swoje działania, ale również do tych, gdzieś tak mam serce, zawsze po stronie słabszych. Gdzieś mam wrażenie, że osoby starsze też potrzebują wysłuchania, pomocy, potrzebują też pewnych aktywności, które pozwolą im fajnie spędzać czas. Ja pewnie też niedługo będę chciała z różnych programów seniorskich korzystać, więc może warto je przygotować. Zespół placówek edukacyjnych 17 lat temu to było 30 osób, w tej chwili 400. Jakie doświadczenia z zespołu placówek edukacyjnych chciałaby Pani przenieść do samorządu? Jak mówię o zespole placówek edukacyjnych, to aż mi się serce cieszy, bo to tak naprawdę dziecko moje, może nie jedno, a wiele dzieci. Rozwijamy talenty, zdobywamy ogólnopolskie nagrody. Dlaczego? Bo jest przemyślana koncepcja działania od momentu, gdy dziecko trafia do placówki, aż tak naprawdę mamy przedszkole, szkołę, już nawet liceum. To jest taka koncepcja, która ma doprowadzić ucznia do możliwie największej samodzielności. I tak naprawdę to wszystko powinno się dziać we wszystkich szkołach, bo mamy mieć absolwenta aktywnego, kompetentnego, ale również wrażliwego społecznie. Wnuczek Jasi ile ma lat? Niedługo będzie miał 3, w grudniu skończy. Taki prezent na Wigilię. A czy rodzina, wnuk zmieniają podejście do tego miejsca, w którym się żyje? Oczywiście. Rodzina to przede wszystkim taki bastion bezpieczeństwa. To jest, jak gdy mówię o rodzinie, to zawsze moje serce robi się takie mocno gorące. A twarz się uśmiecha. Wszystko się we mnie na myśl o rodzinie uśmiecha. A oczywiście, bo gdy urodził się Jaś, to moim marzeniem było wszystko mu pokazać, wszystko mu opowiedzieć. Pokazać, jakie życie jest piękne, ile można w życiu zobaczyć, ile można opowiedzieć i jak pięknie można pokazać, jak fajnie żyć.
jak dobrze żyć, co warto, jakie wartości należy w życiu szanować i co tak naprawdę w życiu jest ważne. To tak o Jasiu. Statuetki czy wyróżnienia Ludzie Dobrej Woli, Kobieta Niezwykła cieszą czy mobilizują? Jest kilka szczególnych nagród, wyróżnień, tytułów. To takich, gdzie wniosek złożyła społeczność, albo szkolna, albo byli to mieszkańcy. I to są te nagrody, które tak niezmiernie cieszą, bo się najczęściej człowiek ich nie spodziewa, bo one są taką wisienką na torcie, ale też takim zobowiązaniem, że tak, to jest dobry kierunek, to jest również informacja zwrotna, że te działania, które podejmuję, są właśnie takie, jakie powinny być. Startuje Pani z hasłem Mam serca do Olsztyna. Jak dużo ma Pani tego serca do Olsztyna? Ja myślę, że ja mam bardzo dużo serca do Olsztyna, jak i również do wielu innych sfer swojej działalności. Najważniejsze jest to, że ja po prostu lubię ludzi. To jest dla mnie ważne, bo każdy może w życiu popełniać błędy, każdy może czasem pójść nie tą drogą, ale to, co jest najważniejsze, to pokazać innym, że można życie przeżyć godnie, fajnie, ale również z pomysłem i pasją, bo moje życie to pasja. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.